Cześć, witam Cię w drugim odcinku Tigers & Tip, który zamierzam poświęcić tureckiemu wstawaniu, ponieważ uważam, że jest to wielofunkcyjne, dosyć skomplikowane ćwiczenie, ale bardzo dla nas ważne i istotne pod kątem budowania mocnego, stabilnego core. Jeżeli masz problemy w tym fragmencie tureckiego wstawania, które rozpoczyna się od pozycji floor press, od wyciskania odważnika w pozycji leżącej do tall sit, kiedy biodra zostają na ziemi, a ręka w łokciu jest wyprostowana, czujesz, że ucieka Ci bark, czujesz, że podnosi się noga, kiedy rolujesz się na przedramię, to koniecznie zostań ze mną do końca i obejrzyj wszystkie wskazówki, które zamierzam wyłożyć w tym odcinku. Ja nazywam się Angelika Stefańska-Kowalik, jestem instruktorem Strong First Elite oraz Strong First Team Liderem, a na co dzień jako trener moim studentom, osobom bardzo często zabieganym, ludziom ze świata biznesu staram się pomóc najlepiej jak potrafię w tym, żeby w sposób zdrowy i bezpieczny wrócili do sprawności fizycznej i budowali siłę do sportu i do życia. No nic, czuję się trochę jak u dentysty na borowaniu. Nie wiem, czy słyszycie te hałasy, czy nie, ale w klubie trwa remont i potrwa jeszcze przez 2 miesiące. Niemniej jednak damy sobie jakoś radę, okej? Okay? Jeżeli nie widziałeś odcinka, które poświęciłam tureckiemu wstawaniu, a konkretnie temu, w jaki sposób się do odważnika układać, o co należy na samym początku zadbać, to koniecznie wróć tam. Postaram się link gdzieś wrzucić tutaj na wideo, jeśli się nauczę to robić. A teraz zajmiemy się fragmentem tureckiego wstawania od floor press do pozycji tall sit. Tutaj naprawdę dzieją się przeróżne historie. Jeżeli chcecie pracować z tureckim wstawaniem w taki sposób, żeby nie tylko dźwignąć odważnik w górę, ale przede wszystkim, żeby wykorzystać te wszystkie dobrodziejstwa, które on nam daje, czyli mocną pracę core, to naprawdę trzeba zadbać o te szczegóły, bo diabeł tkwi w szczegółach. Okay? Nie będę tłumaczyła tego wszystkiego od początku, bo tego jest pierwszy odcinek. Zrobię, pokażę Wam, o co chodzi, a potem będziemy sobie opowiadać, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Okay? To jest nasza połowa tureckiego wstawania i ja zawsze na początku moich studentów uczę tego fragmentu, bo uważam, że jeżeli opanują wszystko, co się tutaj dzieje, to potem już jest z górki tak naprawdę. A uczenie wszystkiego od razu czasami kończy się w ten sposób, że ktoś jest tak wystraszony długością tej sekwencji, że zapomina o wszystkich ważnych szczegółach, które się dzieją. Moi drodzy, sytuacja wygląda tutaj następująco. Kiedy wyciskacie odważnik w pozycji leżącej, to pamiętamy o tym, w jaki sposób on jest ułożony na przedramieniu. Pilnujemy oczywiście nadgarstka i wszystkich naszych ustawień i przez całą sekwencję do tall sit staracie się widzieć odważnik, kontrolować go, ok? To jest ważne. Jeśli chodzi o ustawienie odważnika, gdzie on właściwie ma się znajdować, to starajcie się pamiętać taką jedną ważną zasadę. Nie chcecie mieć odważnika usytuowanego tak, że on celuje dękiem w Waszą twarz, w Wasz nos. Bo jak coś pójdzie nie tak, to skończy się to dla Was tragicznie, ok? I nie chcecie też, żeby odważnik rotował Wam rękę mocno na zewnątrz. Bo to też nie jest dobra sytuacja ani dla łokcia, ani dla stawu barkowego, więc o takie rzeczy dbamy. Gdzieś pomiędzy jest ok. Ja zawsze uczę i staram się też w ten sposób sama trenować, żeby odważnik był mniej więcej 45 poza linią mojej twarzy. Okay? Wiadomo, im większa kulka, tym troszeczkę te ustawienia nam się zmieniają i trzeba będzie znaleźć to ustawienie, które jest najbardziej komfortowe i bezpieczne. Niemniej jednak taka ogólna zasada 45, troszeczkę jak przy uderzeniu, jest w porządku. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli uczymy się turka, to musimy pamiętać o tym, że nie rolujemy się na łokieć po to, żeby zrobić brzuszek, tylko musimy zadbać o drogę, w którą stronę będziemy zmierzać. I teraz tak, jeżeli już jesteśmy w... Tutaj skończyliśmy, ok. Jesteśmy we floor pressie, to oczywiście jak się domowaliśmy, tak, tutaj 45 stopni, umowne 45 stopni, u każdego znowu będzie to trochę inaczej, trzeba będzie to dostosować. Pierwsza rzecz, o której myślę, to przypilnować barki. I cały czas staram się myśleć, że moje barki zmierzają
w stronę bioder, bez względu na to, w jakim ustawieniu są moje biodra, czy jestem w pionie, czy jestem w poziomie i tak dalej, okej? Barki w stronę bioder, czyli napięcie najszerszego mięśnia grzbietu w jednej i w drugiej stronie, nie tylko tu, gdzie trzymam odważnik, ale również tutaj, gdzie się będę za chwileczkę ustawiać na łokciu, okej? Pakuję barki i teraz tak, możecie sobie lekko unieść głowę, to jest okej. Żeby troszeczkę przednią taśmę od razu obudzić i żeby ta praca wystartowała tak jak trzeba. Chodzi mi o to, że jeżeli ustawicie troszeczkę głowę, to nie będzie sytuacji, że wybijając się, ona będzie robiła cokolwiek, okej? Okay? Będzie fruwała wam na wszystkie strony, więc to też warto to zabrać. Pierwsza rzecz, wbijam nogę. Wbijam nogę i aktywuję pośladek. Druga sprawa, to jest mój pierwszy silnik, okej? Okay? Wbijam nogę. I stąd dosyć szybkim ruchem przechodzę na łokieć, na przedramię, ale muszę też pomyśleć o tym, że jak wbijam nogę, piętę, ziemię, to chwilę później, sekunda, pół milisekundy, chwilę później kontynuacja następuje poprzez wbicie łokcia w ziemię. Jakkolwiek dziwnie to nie zawsze, okej? Pięta, łokieć. Jeżeli nie wbiję łokcia, to się cofnę do tyłu, okej? I muszę pilnować tego, żeby ten łokieć cały czas wbijać w podłogę, żeby się cały czas klinowała między podłogą a ketlem. Okay? To jest ważne. I teraz tak, w tej pozycji jeszcze macie tu możliwość manewru, gdzie ta ręka może wylądować na ziemi. To wy będziecie musieli znaleźć sobie swój indywidualny kąt. Okay? Jeżeli ja kogoś nie widzę, to nie umiem mu tak stricte pomóc, ale tu możecie jeszcze poregulować sobie swoim ustawieniem. Jeżeli już to mamy, barki są ściągnięte, klatka jest otwarta, to teraz tak, ważna, istotna rzecz. Palce nie mogą zostać przyklejone przy ziemi, bo jeżeli tak się stanie i będziecie chcieli wejść na dłoń, tak, zablokować łokieć, to często jest tak, że bark mimowolnie ucieknie nam do przodu, a chcemy mieć ściągnięte barki do tyłu, tak, ładnie zapakowane, otwartą klatkę piersiową i napięty brzuch. To są takie rzeczy, o których trzeba pamiętać, które trzeba pilnować, więc jeżeli paluchy będą zamrożone na ziemi, przykleicie je, to naprawdę ciężko wam będzie ustawić dobrze barkę. W związku z powyższym, pilnujcie tego, żeby tak naprawdę kręcić się na podstawie dłoni, okay? To jest ważne, żeby troszeczkę te palce przesunąć mniej więcej 45 stopni do tyłu, nie zupełnie do tyłu, to też nie jest dobre ustawienie. A w związku z tym, odmrażam paluchy od ziemi, odklejam je. Robię to teraz troszeczkę przerysowując ruch, ale chodzi mi o to, żebyście rozumieli, co tutaj się dzieje. Czyli jeżeli jestem w tej pozycji, łokieć jest wbity w ziemię, odmrażam palce, prostuję i odpycham się od ziemi, blokuję łokieć, skręcając to troszeczkę w stronę żeby. Ściągam barki. Kiedy wracam, to jest mega istotne, bo tutaj jest najwięcej błędów, kiedy wracam, robię dokładnie to samo. Czyli nie kładę się, składając łokieć i wywalając bark, tylko trzymam napięcie w najszerszym grzbietu, odmrażam paluchy i powoli, stabilnie odkładam łokieć. Nie tracąc ustawienia barku. Bark jest cały czas odsunięty jak najdalej od mojego ucha. Kolejna sytuacja, która się może wydarzyć, a nie powinna, to jest to. Okay? Nie zapadam pozycji. Wbijam łokieć i kładę się na... Jeżeli mam lewą rękę na ziemi, to kładę się i myślę o tym, że chcę położyć lewą łopatkę, nie bark. Chcę położyć lewą łopatkę i się troszeczkę odsuwam na linię. Okay? W tym momencie z kontrolą i powoli kładę się na ziemię. Jeżeli w tej pozycji nie jestem w stanie już niżej dać barku, to znaczy, że dobrze wylądowałam. Jeżeli wylądujecie w pozycji, gdzie bark jest tutaj, i możecie przesunąć rękę jeszcze mocniej w dół, to znaczy, że coś poszło nie tak w trakcie. Zwróćcie na to uwagę. Jeszcze raz, jesteśmy w pozycji, kiedy odważnik jest wypchnięty do przodu, do sufitu, wszystko się tutaj zgadza, kąty są poustawiane, barki są ściągnięte, głowa jest lekko uniesiona, wbijam nogę, wbijam łokieć i teraz zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób jest ustawiona klatka piersiowa i w jaki sposób ona będzie ustawiona, kiedy wejdę na dłoń. Ona jest mniej więcej, celuje mostkiem w stronę nogi, która jest wyprostowana, mniej więcej, ale nie celuje mostkiem tutaj, bo zobaczcie, co się dzieje w moim barku, co się dzieje z moim barkiem, tak?
znowu zaczyna nam uciekać i nie jest to moja pozycja. Bo to mamy, pilnujemy i dbamy o to, żeby nasz odcinek piersiowy gruntował się w lewo i w prawo, żeby móc z tego korzystać. Przy zablokowanym odcinku lędźwiowym, cyk, jestem w stanie dokręcić odcinek piersiowy i otworzyć pozycję, zabezpieczyć plecy, napiąć brzuch, otworzyć klatę, ściągnąć barki. Okay? To jest ważne. Odmrażam paluchy, trzymam napięcie w najszerszym. Cały czas myślę o tym, że się odpycham od ziemi. Jeżeli Wam to pomoże lepiej skontrolować sytuację, można zacisnąć pięść i kładę się na łopatkę, wbijając łokieć i wbijając nogę, z której się pierwotnie wybiję. Można tak powiedzieć? Może i można się pierwotnie wybić z czegoś, nie wiem. W każdym razie, ta noga, z której się wybijacie, która jest Waszym motorem napędowym i ta ręka, którą wbijacie w ziemię, która jest znowu motorem napędowym, tak? Czyli się klinujemy, na powrocie to są dwa Wasze hamulce. I trzeba o tym pamiętać. Jeżeli z masą własnego ciała, bez kredla, z masą własnego ciała, jesteście w stanie zejść z torsik do leżenia powoli, z kontrolą, to dużo prościej Wam będzie wykonać tureckie wstawanie z kettlem, szczególnie na powrocie, bo o ile w górę w większości osób udaje się to zrobić bez problemu, to na powrocie pojawia się cała masa błędów. Okay? Zazwyczaj tak się nie dzieje. Zazwyczaj jak robimy negatyw, to ten ruch wygląda lepiej niż jak wykonujemy go w sposób normalny, czyli na przykład, nie wiem, podciągacie się, tak? Jeżeli jest to ruch koncentryczny. W związku z tym zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób się kładziecie bez kettla na ziemię i znajdźcie swoje ustawienie, w którym jesteście w stanie zapakować bark, otworzyć klatkę, okay? Pilnować tego, żeby nie uciekał do ucha, napiąć brzuch, zablokować łokieć, nie zamrażać paluchów, jest cała masa rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym dodać tutaj, która jest istotna i może Wam pomóc pod kątem nieuciekania nogi do góry. Jeżeli źle się zaczniecie wybijać, jeżeli źle obierzecie kierunek Waszej drogi, albo źle są rozstawione nogi, na przykład jest za wąsko, to chcąc się wybić, będziecie musieli skompensować ten ruch i znaleźć balans poprzez uniesienie nogi, tak? Bo tutaj jest większość Waszego ciężaru, więc ta noga ma pomóc się jeszcze dopiąć i wyjść do pozycji. Jeżeli są dobrze poustawione kąty, nie za szeroko, to mniej więcej to umowne 45 stopni jest ok. I wybijacie się. Zobaczcie, co się dzieje z kolanem, ok? Żeby się wybić pod kątem, to moje kolano nie jest skierowane idealnie w sufit. Tylko znowu, też szukam tego kąta, pod którym ja się wybijam, bo ja idę tam. Jednocześnie pilnując, żeby kettle został w linii. Ale klatka piersiowa moja jest skierowana w tym kierunku, kettle jest skierowany w tym kierunku i to jest też ważne. Okay? Żebyście się nie wybijali na wprost. Wybijam się pod kątem, czyli zostaje mniej więcej ustawiona klatką w stronę nogi, która jest wyprostowana. Kiedy się jeszcze wybijacie, to no niestety trzeba o to zadbać, żeby wbijać tą nogę w ziemię, żeby ją prostować i wbijać w ziemię. To, że czasami ona się uniesie, szczególnie kiedy kettle jest duży, zdarzają się takie rzeczy, bo jeżeli macie osobę, która dźwiga ciężko i jej ciężar ciała się zmienia, ponieważ ma wielką kulę po górnej części swojego ciała, a douważy już niewiele, to może się coś takiego wydarzyć. Okay? Ale z małymi kettlami, z którymi trenujecie, czy ze średnimi, powinniście zadbać o to, żeby ani noga się nie unosiła, ani żeby bark nie zostawał w różnych dziwnych, niekomfortowych, tak naprawdę dla Waszego ciała ustawieniach. To są rzeczy, o których trzeba pamiętać. Jeżeli o czymś zapomniałam, to postaram się nagrać i doprecyzować wszystko w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam Was do tego, żeby kanał subskrybować. I jeżeli film Wam się podobał, to zostawić lajka pod filmem, udostępnić, no i czekać na więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki.